pam 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 pam. Możemy wywalić ten, ponieważ nie jestem do niczego potrzebny. No może jest, ale... Tak. Okulistyka! Zanim okulistyka, to standardowo, że nie zapominałam, w ramach, że nagrywam to jednego dnia, to nie zapominam. Ale na dole znajdziecie link do Facebooka, grupy facebookowej MedStudent, do mojego Instagrama minimalismedstudent, mojego maila, na którego możecie wysłać pytania, do grupy na Discordzie oraz do Patronite'u, gdzie aktualnie zbieram finanse na zakup lepszego sprzętu do nagrywania, który jest bardziej przenośny niż... Dlaczego akurat teraz musi się pranie pirować? Jest bardziej przenośny niż aparat, a jednocześnie nagrywa filmiki w lepszej jakości i zapewnia lepszy dźwięk niż aktualna kamerka internetowa, którą posiadam. No, odwiruj się. Już? No witam. Dobra, olejmy pranie, bo nic na to nie poradzę w tym momencie, a chcę to nagrać, bo jutro jeszcze wyjeżdżam i w ogóle, tak? Okej, okay. Jeżeli chodzi o okulistykę, to jest to przedmiot, który trwa 2 tygodnie z postaci bloku. Zajęcia odbywają się w klinice na kampusie Lindleya i ogólnie rzecz ujmując mam bardzo mieszane uczucia. Jeżeli chodzi o seminaria, to część była zupełnie spoko, część była kompletnie bezsensowna, a części rzeczy zdecydowanie mi brakowało. Jeżeli chodzi o ćwiczenia, to zależy od asystenta. Ćwiczenia ogólnie są krótkie i nie powiedziałabym, żebym jakoś mega dużo z nich wyniosła, ale no tak u nas się po prostu złożyło, że 2 dni nam wypadły, więc seminaria były bardziej zblokowane i ćwiczeń w związku z tym było mniej. To było dosyć smutne, bo o ile... Ja mam taką sytuację, że mam rodziców okulistów, w związku z czym dla mnie, nie wiem, na przykład obrócenie powieki, obejrzenie oka w lampie szczelinowej, czy obejrzenie dna oka, no to są rzeczy, które ja się nauczyłam robić. Ale jest to coś, czego zdecydowana większość osób nigdy się nie nauczy, jeżeli nie pokaże się tego na okulistyce, a akurat... O ile jeszcze lampa szczelinowa czy dno oka jestem w stanie zrozumieć, że no to potrzeba do tego sprzętu, to wywrócić powiekę może każdy. Wystarczy mieć do tego palce, ewentualnie, nie wiem, patyczek do ucha. Znaczy, sorry, nie do ucha, patyczek kosmetyczny, co jak to się nazywa. Bo oko się wywraca łatwo i nawet dla własnego użytku warto to umieć zrobić, jak nam coś utknie pod powieką i czujemy, że coś tam jest, to jak się wywróci i przejedzie na przykład mokrym patyczkiem albo obcinionym palcem, to często można się tego pozbyć. Tylko nie śnijcie pasów, które potem spadacie pacjentowi do oka. Bardzo was proszę. Tego mi brakowało na ćwiczeniach. Natomiast na seminariach brakowało mi na przykład zajęć z infekcji. Brakowało mi też zajęć z urazów, czyli ciał obcych, czyli generalnie tego, z czym mam największą szansę się zetknąć jako nieokulista. Bo infekcje są powszechne i o ile w większości przypadków ograniczają się do zabrania spojówek, czyli mamy to takie, wiecie, typowe czerwone oko, że tak to nazwę, to nie zawsze tak to się kończy. Jeżeli się zaniedba taką infekcję, to może być ropna. U dzieci występują infekcje wrodzone, które może nie są zbyt częste, natomiast jeżeli występują, to trzeba je dosyć szybko i intensywnie leczyć, bo może dochodzić do utraty wzroku w wyniku uszkodzenia rogówki. Ale tego zabrakło. Natomiast blok zajęć kończy się zaliczeniem w postaci testu kolokwium otwartego. I nie jest to proste zaliczenie, to znaczy trzeba się do niego faktycznie przygotować. Może nie żeby zdać, ale żeby mieć dobrą ocenę. A w tym przypadku warto mieć 5 z kolokwium, dlatego że jest możliwość podchodzenia do egzaminu w trybie zerowym.
Ja miałam taką sytuację i bardzo się cieszę, bo dało mi to większy odstęp czasu między egzaminem z neurologii a egzaminem z ortopedii, w związku z czym przed egzaminem z neurologii mogłam siedzieć tylko nad neurologią, potem miałam weekend i w poniedziałek miałam zerówkę z okulistyki, a nie oszukujmy się, ucząc się do zerówki, która jest ustna, trzeba uczyć się troszkę mniej niż do egzaminu pisemnego. I potem dzięki temu miałam 3 dni na ortopedię. W przeciwieństwie do 1,5 dnia. Także spora w sumie różnica. Jeżeli chodzi o egzamin, to ja to powiem tylko, taki pisemny, to ja to powiem tylko na podstawie doświadczeń innych. Ogólnie bardzo w porządku, warto poznać się z różnymi pytaniami dostępnymi w internecie, bo one pozwalają nakierunkować, na czym się skupić, ucząc się do egzaminu. A jeżeli chodzi o zerówkę, to nie można, tak jak część osób, podchodzić do tego na zasadzie zerówka, zagada się, zda się, nie. Tej zerówki trzeba się przygotować i trzeba się do niej nauczyć. Nie mówię, że jakoś nie wiadomo czego. Natomiast jest to też zależne od tego, kto pyta. Ja miałam zerówkę u profesora Kęcika i doktora Maciejewicza. I miałam... Wydaje mi się, że wszyscy mają tak, że są 4 pytania. Ja miałam pytanie o... O co ja miałam pytanie? Dobre pytanie, prawda? Ja miałam pytanie o wytrzeszcz, o to, gdzie można zamocować soczewkę wewnątrzgałkową. Miałam pytanie o ostre ataki jaskry. I coś jeszcze, o czym zawsze zapominam. Coś takiego prostego. W każdym razie jeszcze jakieś tam miałam pytanie. W związku z czym, jak widzicie, będziecie się uczyć okulistyki, to tak naprawdę jedynym pytaniem, które jest takie bardziej, powiedzmy, szczegółowe, było to pytanie o możliwości, gdzie mocujemy i jak mocujemy soczewki wewnątrz gałkowe, reszta raczej z takich kompletnych podstaw. Ale tak jak mówię, warto jest się po prostu tego przygotować, a nie iść na krzywy ryj i zakładać, że się zaliczy, no bo przecież to zerówka i przecież na zerówkach przypuszczają. Tak, przypuszczają, ale głupio się na zerówkę i dosadnie truje. No to się trochę... To się trochę nie kalkuluje, bo lepszą wtedy ocenę można dostać po prostu z egzaminu pisemnego. U mnie była bardzo przyjemna atmosfera, taka, wiecie, spokojnie, bez stresu, nie, żeby się nie zaplątywać, nie wchodzić zbytnio w szczegóły. To jest też takie clue wszystkich egzaminów ustnych, żeby zacząć od absolutnie najważniejszej rzeczy, nie zagłębiać się w szczegóły i najwyżej do czegoś wrócić w momencie, kiedy zostaniemy zapytani albo poproszeni o, nie wiem, wiecie, zadanie. Czy to już wszystko? Nie, to nie wszystko, ale mam za odpowiedź na przykład. Jak na anestezjologii. W związku z czym, podsumowując, okulistyka jest przedmiotem, z którego nie rozumiem, dlaczego jest egzamin, który liczy się dla mnie tak samo w przyszłości, znaczy jak się dostaje na staż, jak gigantyczny egzamin z interny. Mogło być to po prostu w formie zaliczenia, natomiast zajęcia, o ile nie były może wybitne, to było jakby wszystko fair w stosunku do studenta ze względu na późniejszy poziom egzaminu końcowego. Co? I tym oto sposobem zamykamy egzaminy w sesji. Mam jeszcze egzamin z anestezjologii i egzamin z sądówki. O sądówce mówiłam, w związku z czym dostałam jeszcze egzamin z anestezjologii, o którym również Wam opowiem. Ale na dzisiaj to będzie wszystko. Życzę Wam miłego weekendu i widzimy się za tydzień. Pa, pa!